Tam już zrobiłem zagadkę. I teraz muszę się iść gdzieś. Muszę gdzieś tutaj pozostać. Nic nie ma. No. Taki kurde. Podziemia. Ça va être la foire là derrière. Idem dalej. Prête? Oui, plus que jamais. J'ai vraiment hâte de quitter ces murs. Je te le fais pas dire. On va chercher les autres, allez! Où ils sont, bordel? Dis donc, on leur a fait de l'effet. Prudence. Pas question que je perde ce livre. Non, ça va uważać. Trzeba uważać, jak się idzie. Gdzie się idzie. Comment les choses ont pu se dégénérer? On est coincé. Il est de dos. Je peux me le faire. Sûr. Ouais, ça me fait plaisir. C'est quand tu veux. Rodrigue, à toi. Et t'as mis. Ça, c'est pour mon père. Waouh. Tu fais ça souvent? Non. Mais j'y prends goût. Gościa w pełnej zbroi i skręcił mu kark. Nie wierzę. Chyba się uczył od Witcha Ivana. Skręcił mu kark. Venir. Je peux faire diversion. Skręcił mu kark. Yes. Skręcił mu kark. Yes. Teraz nie mogę nic zrobić. Aber. C'est des quoi ce vacarme? Dobra, Rodrigo. Toi, t'es fini. Teraz, Rodrigo. Skręć mu kark. Dobry. J'y suis peut-être allé un peu fort. Może jest od Abby. Może zna Abby. Non, c'est still Abby. Lucas, il a mal aux yeux parfois. Ça pourrait l'aider. Ça m'a mordovania. Abby. Abby. Czy się wiśniarskie Sony kiedykolwiek odważy albo zdecyduje wydać Last of Us 2 na PC. No, pewnie nie. J'aime pas rester à deux. Comme ça, on s'en prend un chacun, ça te dit. On fait celui avec le casque. D'accord. C'est juste une question de rythme. Quand tu veux. Il est pour toi. Tu me le diras pas deux fois. Non. Bien joué. Tam skręcił kartę. O, co mu robisz? I pan. Kark skręcony. I kark skręcony. Dzisiaj powiem wam, odpisał mi gościu. Znaczy gościu nie, może gościuwa, nie będę tutaj nikogo dyskryminował. Ktoś mi odpisał z firmy All In Games na profilu Facebooka. Odnośnie daty premiery Paradise Lost, no na razie niestety nie podadzą tej daty, ponieważ stwierdzili, że jak już będą gotowi, to wtedy dopiero podadzą datę. Wtedy dopiero podadzą datę. No jak najbardziej. No, ja myślę, że to będzie, biorąc pod uwagę to, że gameplay został pokazany no już po 2 latach, no bo pierwszy był jakoś pod koniec 2018.
W tamtym roku, w czerwcu, pokazali więcej materiałów z tej gry, to właśnie między innymi jakiś tam zwiastun i te inne rzeczy. Natomiast myślę, że gdzieś na maj, czerwiec tego roku wydadzą. Bo to na ogół jest tak, gdzieś tak rok trzeba liczyć, przynajmniej. Merde! No, un incendie! Merde! C'est nous qui avons. Le grand inquisiteur est encore à l'intérieur! J'en sais rien, moi! Dieta gościuma! Et donnez l'ordre d'évacuer! No, dieta zjadania jednej krowy dziennie. Quand ils m'ont amené au bastion pour m'interroger, j'ai vu leur alchimiste faire un truc qu'ils s'appellent Extinguis. Ça étouffe les flammes. Je voulais essayer, mais. Ça vaut le coup d'essayer. Ah, druga chaîne, tak, Extinguis. Dobrze, będziemy mieć nowe, czyli druga chaîne. Il suffit de viser le feu. Teraz nasza szansa. Nasza szansa na sukces. Zbroje też zjadły? Niesamowite. Bomba! Tous les livres vont brûler. C'est pas ta faute. Non, Bram. Pense à ton livre. Oui. On doit sortir d'ici. Je dois retrouver Hugo. Attends. Que les gamins ont mis le feu pour se tirer en douce. Si je les chope, ils vont le payer. Mówisz WB? A, dajesz spokój, WB. Nie wiem, co tam Warner Bros. Ma niby robić. Skurwa, nie wiem, w ogóle przestałem śledzić tą firmę, jak wydali drugą część tego Cienia Sub Mordoru. Mówię, pierwsza mi się podobała, a druga to była taka trochę. Sorry, mate. Sorry, mate. On va droit vers l'incendie. C'est le seul chemin. Amicia. No, trochę jest. Pewnie będzie blisko bosika. Jeszcze nie. Dobra, na dół mnie tak było zawsze. Jak byłeś bliżej jakiegoś bosika, to chyba było tam mamy nic. No, ja też mam dupie to. Wszyscy nagle dbają o jakość po cyberpunku. Si tu veux respirer, c'est maintenant. Allez, ça chauffe déjà. Quel enfer! Znaczy, o ile jestem w stanie wierzyć w prawdomówność takich mniejszych filmów, tyle tak naprawdę nie wierzę.
prawdopodobnie jakiś Electronic Arts w tej korporacji, bo oni to... Ale wiem tylko tyle, że też wiele tych firm... Że jest wiele tych firm takich... Indie, niby. To, o, ktoś powie, że dbają o gry, ale też potrafią wydawać gry. Jak na przykład Monice kupiłem grę... jak to się nazywa? To jako jakieś o straży pożarnej, gówno. Symulator straży pożarnej, 20 funtów, gówna gierka, tak gówna, że aż po prostu gówna mówi, że taka sztuczna inteligencja zajebista, że wiesz, że szkoda słów. Według mnie to nie ma znaczenia, czy to są gierki indie, czy to są małe, duże gierki, małe, średnie, przedsiębiorstwa wielkie. Czy wielkie to ogólnie nie dbają o gry, ale mniejsze czy średnie to dbają tylko jak są ambitne. To jest wszystko zależy od ambicji, co, jaki ma na celu. Bo jest, pełno gier na Steamie czy na Gogu, które niby gierki indie, ale po prostu ich twórcy to w ogóle... Mają w dupie wszystko. Dla mnie najbardziej absurdalny to jest Baldur's Gate 3. Goście kurwa dają gierkę za 50 funtów na Goga, która pisze, że jest nieskończona. Jeszcze to w produkcji jest. No, ma swój błędów, tam ludzie piszą. Ale najlepsze są komentarze. No, co z tego, że ma błędy? No, co z tego, ale sorry, to jest Early Access. No, sorry facet, to jest Early Access za kurwa 50 ponad funtów. Ale oczywiście tego nikt nie zauważa. Wszyscy zauważają Cyberpunka. No, ale to no niestety tak to już jest. Znaczy Baldur's Gate 3 nikt nie zjebał, jakby go PC Gamer zjebał, czy jakiś inny. Jakiś Angry Joe, no to byłoby inaczej, tak? Natomiast tutaj tego nikt nie napierdziela. No, też tak myślę, że jest chyba za głośno, też mi się coś wydaje, nie wiem czemu, kurwa. No, nawet niedawno nie było. Może tak będzie dobrze. Teraz powinno być ok. Według mnie po prostu, no... Nie ma znaczenia, jakie są firmy. Tu molochy nigdy nie dbają o gry. Natomiast... dlatego i tak... jestem pod wrażeniem, że Cyberpunk i tak jest w zajebistym stanie, jakby to robił Ubisoft. Nawet cokolwiek, Activision, to ja pierdolę. Pominę już w ogóle fakt tego, że jest wiele gier, które są w ogóle niedojebane. No, goście robią na przykład symulator, tak, i U2 szturmowy. Sama gierka 40 funtów, tak? Odpalam gierkę. No spoko, gierka kurwa w porównaniu z pierwszym szturmowikiem z 2002 roku jest tak obcięta, że aż po prostu szkoda gadać. Nie ma nawet edytorów misji, nie ma nic kurwa. Ilość samolotów też nie powala na kolana. No ale oczywiście wchodzę tam na temat, tak, na Steamie, na U2 szturmowik, patrzę, no dodatkowe kampanie po 20, 40, 30 funtów, dodatkowe samoloty. Cóż, mnie coś takiego nie przekonuje po prostu. Coś takiego mnie nie przekonuje. No. Samo z DCS World. Co to kurwa ma być w ogóle? Albo muszą zarobić. No, przecież tak, no, kurwa ludzi nie gra, że ludzi w symulatory to muszą zarobić. Zawsze się wytłumaczenie znajdzie, kurwa. Żeby, jak się chce wyciągać pieniądze od ludzi, to zawsze się znajdzie wytłumaczenie. Sorry, ale jak zabierasz się za robienie gier, które należą do minimalnej ilości, tak, widowni, to znaczy mało graczy w to gra, powiedzmy gra 50 czy 100 tysięcy ludzi, dajmy na to w taką grę, max, chociaż wątpię, czy aż tyle gra, takiego szturmowika podejrzewam, że to jest nawet z 20 albo 40 tysięcy max. No to się liczysz z tym, że no, że i tak, że nie zarobisz nie wiadomo ile, no, no ale jak próbujesz kurwa jeszcze ludzi brać i wyciągać od nich kasę. Dla mnie się coś takiego po prostu nie podoba. No, ja rozumiem, dobra, chcą zarobić dodatkowo na jakimś samolociku nowym albo na nowej kampanii, okej, ale nie, że
wydają samolot i kurwa samolot 60 funtów kosztuje, no ja pierdolę, to chyba ktoś jest nienormalny, kogoś dupa boli, to równo. Nie no, wiesz, no, ja właśnie widziałem to na PC Gamerze, no to prawda, widziałem to. Że kolejny obszczymur zaczął pisać w PC Gamerze o cyberpunku, że no jest cyberpunk i jest muzyka do cyberpunka. Nie? Muzyka to jest, wiesz, obok cyberpunka. Ale tam komentarze były takie, komentarze tak zdupczyli tego pismaka, że masakra ludzie w komentarzach. Nie było ani jednego komentarza. No tutaj, chyba nie zauważyłbym tego nigdy. Biały. No ja wiem, ale mi się to zlewa wszystko czasami. To białe kurwa tutaj, kamyczki i jakieś inne rzeczy. To tak gościa obsrali ludzie, że masakra. Co pisał? Pismaka. A to tylko widziałem przez chwilę, bo byłem ciekaw, co tam jeszcze napiszą, nie? O tym, co jest jeszcze o cyberpunku, jakieś rzeczy nowe, może jakiś patch nowy, nie? Czy coś. I przypadkowo trafiłem właśnie na to. Je crois juste qu'on sera en sécurité ici. Non. Viens vite! C'est Hugo! Oh non. J'arrive! T'as besoin de moi? Je t'appellerai. Allez! Vous avez spaliliście zamek? Zostaw Francuzów w zamku samych. Zostaw Francuza bez opiekuna. Kurwa i spali ci zamek. C'est de pierre en pierre. La macula progresse beaucoup trop vite. Je sais bien, Amicia. No, przynajmniej dobrze wiedzieć, że ludzie to obsrali gościa, nie, że nie przytakiwali. Mais ça prend trop de temps. Il me faudrait un vrai laboratoire, comme celui de Laurentius. Niech wiedzą, że się muszą wycofać. Non, un laboratoire mieux équipé. Alors, peut-être que chez nous, tu sais, ma mère. Oui, elle avait sans doute du matériel. Tu as raison. Ça vaut la peine d'essayer. Je crois bien que vos jumeaux sont de retour. Mélie, tu l'as retrouvé? Plus mort que vif. Mais oui. Amicia, on est venu parce que, eh ben... Ouais. Arthur, tu lui dis. Après notre aventure avec tes copains brûleurs d'hérétiques, j'ai fini dans un cachot d'inquisition. Pamiętam, jak był Metal Gear Solid 2. J'ai vu les gardes qui escortaient une prisonnière. I Metal Gear Solid 2 to było kiedyś, że PC Gamer chyba amerykański ocenił go na 92% chyba, nie? Bo wszystkie inne media oceniały na 100%. To się Konami tak wzięło za PC Gamera, w obroty go wzięło, że już każdej kolejnej części nie ocenili tak nisko. Czytałem. Elle est trop précieuse pour le grand inquisiteur. Il la questionne régulièrement. Il la torture. Hugo ne doit rien savoir de tout ça. Mais elle est en vie. Ça pourrait l'aider. Et on lui dira quoi quand il voudra la voir? Non, on ne dit rien. C'est tout. Oh non, Hugo. Hugo. Le prochain seuil, il est tout proche, on doit partir tout de suite. Chez moi, maintenant. Vas-y toi, on reste ici avec lui. Ça va aller, petit frère, je te le jure. Cette fois-ci, on réussira à te guérir. Bon, je prends le sanguinis itinera, quelques potions, et on y va. No, śmieszne. Śmieszne to jest Dart, wszystko. No tak. Bzdory, ten Netflix to już jest kurwa. No, pamiętam, przytrzymałeś. Je ne pensais pas revenir ici.
Szukaj lekarstwa w skrzydle. On trouve les potions et on s'en va. On rentrera peut-être même avant le lever du soleil. Ça me va. Regarde, l'étendard de l'Inquisition. Ils sont encore là? Soyons prudents. Inquisition. Inquisition, tu bewa. Tu bewa, Inquisition, tu pas. Ne tombe pas. Attention, Lucas. Mais qu'est-ce qui leur prend? Je sais pas, mais ça me donne la chair de poule. Ne restons pas là. Il rate. Ils ne font même pas attention à nous. Ale to jest akurat Darturg Norma na zachodzie. Na zachodzie już co w tym roku to się tego naprawdę naplewiło, tych pojebańców. I najgorsze jest to, że oni zaczęli się ujawniać nawet w niektórych firmach, przedsiębiorstwach, zaczęli, wiesz, robić czystki wśród zwykłych ludzi, wiesz, od razu, wiesz, sprawdzanie, kto jest kurwa za, kto jest przeciw i po prostu, no, ja tak miałem właśnie w tym magazynie z farmaceutykami, w którym pracowałem. W Oldbury, gdzie przez 4,5 miesiąca tam pracowałem, gdzie po 3 miesiącach przyszła nowa menedżer, tam gdzie ja pracowałem, w tym miejscu, w którym ja pracowałem, i feministka, stara feministka. Natomiast w innym skrzydle pracował gość, menedżerem był gej, tak? Tam nawet pracował jeszcze jego mąż, nie? No to firma tak, wiesz, tam wiadomo, no. Chociaż ten gej akurat, Ashley, on nie był jakiś zły gość, ale przy tej feministce widziałem, że nie miał nic do powiedzenia, ona to kurwa po prostu tam wszystkich mieliła. No. Ale to jest, wiesz, to jest Darturg, wszystko, to wszystko ma malutkie, krótkie nóżki i to się skończy, bo na pewnym etapie, wiesz... Na pewnym etapie oni zaczną się... No fajnie to... Oni zaczną do siebie skakać, wiesz, takiej czarni, wiesz, wśród czarnych raczej nie ma tolerancji dla gejów, wiesz. Wśród muzułmanów też nie ma tolerancji dla jakichś feministek czy gejów. Oni za niedługo wszyscy zaczną do siebie skakać, to jest... To tak jak, wiesz, z krzyżakami, no, wykopali wilcze doły, a jak uciekali, to się sami w nie wdupczyli, kurwa, no, i to będzie to samo. Będą się sami napierdalać jedni na drugich, po prostu. Trzeba tylko obserwować. Jak przyjdzie ktoś mądry, kto ich zacznie napuszczać jednych na drugich, to wtedy się skończy. Wiem, ale ja to zrobię zaraz sprytnie chyba. O nie. Ils ne sont pas les bienvenus ici. Je vais leur montrer. O to chodziło. No cóż, jak mi się poradził. Aha, już wiem, co mam tu zaraz zrobić. I don't know, może poczekać. Ona uciekła. Jest tu kolo? A, chyba jest bezpiecznie, on teraz przyjdzie. On się schował, wiesz? La voie est libre. C'est parti, moi. Bien. C'est bon. Spierdolił, chyba ze szczurami uciekł. Czekaj. Teraz nie wygomasz.
Spoko, Kolo, widzisz? Poszedłeś. Skurwysyny. No, już do siebie skaczą feministki, to tak, już zaczęła się wojna między feministkami. Oto jakie mają stosunek do transów, wiesz, feministki teraz między sobą co? I się wszyscy wyżrą między sobą, to są pojebani, to są chorzy ludzie, wiesz, Dartor, to są chorzy ludzie psychicznie i oni nie mają tak naprawdę jednolitej doktryny, która by się trzymała kupy, wiesz, Hitler miał doktrynę, która się trzymała kupy, czy Stalin, czy Lenin. Oni nie mają, ich doktryna zaprzecza sama sobie, to jest absurd, jeden wielkie, kurwa, perpetuum mobile. To tak jakbyś, nie wiem, to tak jakbyś chciał na siłę dodatnie czy ujemne magnesy do siebie zbliżać. To tego się nie da. Jeżeli feministka jak feministka w Szwecji może umierać chustę islamską i mówić, one mają prawo do tego, żeby się na islam przychodzić, również feministka, kurwa. W Szwecji, no pierdoleni ludzie, umysłowo chorzy są, oni nie wiedzą co robią, no oni po prostu nie wiedzą, to są ludzie chorzy psychicznie, ktoś nimi steruje, a sterują nimi ci, wiesz, ja wiem co będzie, bo ja czekam na to aż wyjdzie i czekam na to z niecierpliwością, aż z więzienia wyjdzie Breivik. I Breivik ich kurwa zajebie, bo razem z Breivikiem, jak Breivik wyjdzie na wolność, to wyjdą na ulicę ruchy nacjonalistyczne, skrajne. A oni już kurwa sobie nie dadzą, to już będzie. No. Dobrze, i niech będzie. Czarnuchy też. O chuj. Czarnuchy też się będą musiały opowiedzieć w pewnym momencie. I też staną przeciwko sobie. Takie będzie Black Lives Matter, a z drugiej strony będą inni. To wszystko jest kwestia, wiesz. No. Zresztą Black Lives Matter już dostaje po dupie od Bidena. Już ich Biden kurwa ciska, że są organizacją terrorystyczną. No, to tak. Tak. No, bo ludzie nie mają swojego zdania, no to się powiedziało, o to chodzi. To nie jest siano. Ja was kurwy muszę spalić w środku. Ale warsztat ja mam ten swój. Ale i tak nic nie mogę zrobić na razie. To może jak dojdę do warsztatu, może niektóre rzeczy można tylko w warsztacie. To jest wszystko, wiesz, to ma wszystko krótkie nóżki. To się to załatwi się wszystkich. Zachód będzie miał przedupczone z nimi, Zachód będzie miał problem, bo to już Zachód już przesiąknął tym głównym. Zachód już całkowicie tym przesiąknął ale ugrupowania nacjonalistyczne, one powolutku będą się rozwijać, i przyjdzie. Zresztą w Niemczech, ja i tak wiem, że zacznie się od Niemiec i będzie wielki problem i będą ataki terrorystyczne i będą kurwa robić rzeź. Bo w Niemczech na przykład w tamtym roku chyba Merkelowa rozwiązała te oddziały KSK chyba, czy coś takiego. Te oddziały elitarne, oddziały specjalne niemieckie. Bo tam niby odkryli, że ktoś tam się nacjonalizował i znikło ileś tam ton amunicji. No, więc czekam. Tylko, że nie ma patyczka jakiegoś. Zobaczymy. Żebyś odszedł od tego, ty. A, on szczurki.
nic. Ta moja tata, ona na dłużej. Ich. A, czekaj, ja wiem co ja zrobię. A co ty zrobiłaś? Donc, też miałam ich spalić, ale stwierdziłem, że może się inaczej. Tu się nie udało, to bym ich spalił. No, na różne sposoby można te rzeczy rozwiązywać. Nie jest tak, że... No. To znaczy, ja ci powiem tak, to jest powtórka sprzed 100 lat, żebyś wiedział, tylko że dla nich to się nie skończy dobrze. Bo pamiętaj o tym, że dzisiaj istnieje coś takiego jak Facebook, wiesz, to nie, pewne rzeczy nie powstają bez powodu. Zauważ, że na przykład Facebook zaczął w pewnym momencie usuwać ugrupowania nacjonalistyczne, narodowe i tak dalej z Facebooka i zrobił im tak naprawdę przysługę, bo nikt ich nie spisze. Nikt nie zrobi spisu. Natomiast gejów, oni się wszędzie obnoszą, pokazują, wszędzie, na Instagramach, na Facebookach, na Twitterze. Wszędzie się obnoszą, wszyscy teraz dumni są tacy, dumni, pokazują. A lista jest tworzona tych ludzi. Ktoś siedzi i robi listę. Zresztą Redwatch nie pracuje od dzisiaj czy od wczoraj. Doskonale wiemy, czym jest Redwatch i ta lista powstaje i ta lista rośnie i na pewnym etapie. Wiem, ale ja chcę najpierw, ja chcę ich przegonić tam, wiesz? No, ja zrobię tak. Thank you.
co tam, gościu? Qui êtes-vous? Je suis la fille de Robert et Béatrice de Rue. Oh non. Oh, pitié. Pitié, je t'en prie. Silence. Je te laisse à ton sort. I bum. I po kłopocie. Powiem wam, że dzisiaj widziałem na Gogu nawet, że nie wiedziałem, że jest Hidden and Dangerous. Nie wiem, czy pamiętacie taką gierkę Hidden and Dangerous ze starych czasów. Musiał zrobić coś, co ci się nie spodoba. Il n'était pas dangereux. C'est plus sûr comme ça. Jakie oczka. Aj, ten kurki śmierć na taki. Śmieszne te szczurki. Ta, dokładnie. Ten komandos jak w 3D, to znaczy. Tak jak komandos z wieloma błędami. Chociaż ja w to grałem z kodami kiedyś, ja w to nie umiałem grać bez kodów, tam przeszedłem może dwie pierwsze misje bez kodów, a tak to później miałem przesrankę, ale później sobie włączyłem kody i z kodami się całkiem fajnie w to grało. Klimat tam był świetny, na tym pierwszym Hidden and Dangerous był niesamowity klimat. Tylko nie wiem jak to działa na nowych systemach, bo wiesz jaki jest GOG, nie? Amicia, on peut s'arrêter. Bym miał gwarancję, że to będzie chodzić dobrze na nowych systemach, to why not?
Qu'est-ce que c'est, ton père ? Sauver la vie. On fêtera ça plus tard. Il faut qu'on atteigne la chambre. C'est la fenêtre juste au-dessus. Tu devrais prendre la torche. D'accord. Je vais nous guider. Merci. Ratonado. Tak jak w tym Dead War, on ma za niedługo być. Nie wiem, czy już jest na Steamie, czy ma być za niedługo. Ten Dead War, ten zombie... Nazi Zombies 4, Dead War. Dead War. To tam jakieś rekiny nawet kurwa nazistowskie są, wyskakują z wody. No. Masakra. La brisure. Ces remous continuent de se propager dans le temps. Oh. No, ale Hidden and Dangerous fajny miał klimat, fajny, fajny. Klimat był okej, ale ja i tak wolałem swego czasu Mortyra, ale też pamiętam, że było takie, takie typowe polskie kurwa nastawienie, że Mortyr to jest... Nie, Mortyr to kurwa nie to samo, Mortyr to sesrany z dupczony, albo Hidden and Dangerous było takie. Fajne było, to prawda.
C'était à ton père. Ale, ale według mnie Mortyr wcale nie był gorszy, ani nie wyglądał gorzej, ani chyba, przynajmniej był dobrze zoptymalizowany, nie miał jakichś błędów. Mortyr swego czasu, jak pamiętam, to ani się nie wydupczał do systemu, ani ilość klatek też była przyzwoita, przy bardzo ładnej grafice. Mimo wszystko grafika według mnie w Mortyrze była bardzo ładna swego czasu. Mortyr w ogóle miał zajebiste pomysły. Mało kto przyzna to w dzisiejszych czasach, ale na przykład dajmy na to te sterowce, które się pojawiły na Saboturze, czy na Wolfie 2009, czy na Old Bloodzie. To jest tak naprawdę pierwszy raz w grze drugowojennej, w strzelance drugowojennej te sterowce pojawiły się właśnie na Mortyrze. Mało kto o tym pamięta, tak samo jak i na przykład element ze zmienną pogodą, to co sobie myśleli w Youngbloodzie, nie? Że oni naziści mieli technologię, dzięki której mogli zmieniać pogodę i Hitler se tak zrobił, że dostał, jak go Blaskowicz zabił, to jak mu przestało działać serce, to zaczęło rozdupczać pogodę, nie? Na całym świecie. Przez co dochodziło do okropnych burz i z czasem doszłoby do ogromnej katastrofy, tak? No to nie jest żaden jakiś tam pomysł kurwa Bethesdy czy Machine Games, tylko to był akurat pomysł z Mortyra, bo w Mortyrze tak było, że naziści dzięki technologii, jaką posiadali, a posiadali ją dzięki podróżom w czasie, więc już kolejne było nawiązanie w Youngbloodzie do tego. Dzięki temu mogli właśnie stworzyli technologię, dzięki której mogli zmieniać pogodę. I to nawet w intrze było pokazane, jak wygląda świat, prawda? W 2093 roku, że jest ta pogoda cały czas deszczowa, cały czas jakieś toksyczne deszcze, prawda? I tak dalej. Więc Mortyr naprawdę w wielu kwestiach był grą mega zajebiście nowatorską, tylko nikt tego dzisiaj nie przyzna, tak? Poza tym też pamiętajmy o tym, że ja uważam osobiście, że dziwi mnie to, nawet u mnie, ja to też u siebie zauważyłem, że bardzo często stosuję stwierdzenie, że coś jest wolfowe, tak? Wolfensteinowe. Ale dlaczego nie mortyrowe? Dlaczego się nie mówi, że coś jest mortyrowe? Po co? Bo to była jakaś tam polska gra, nie? To jest też takie troszeczkę... No, to co jest najbardziej popularne, ale Mortyr według mnie było wiele lepiej. Niby był oczywiście, inspirował się Wolfem, ale było wiele lepiej zrobiony niż na przykład Wolf 3D. Dla mnie osobiście Mortyr był bardziej znaczącą grą niż nawet Wolf 3D, chociaż Wolf 3D miał swój urok, ale według mnie Wolf 3D, jakby na to nie patrzeć, był tak naprawdę... Czekajcie, muszę teraz zmienić swoje przyrządy, bo składanie na zewnątrz było łatwiejsze. Potrzebne przygotowanie amunicji. Ça va me simplifier la vie. Oui, la chambre d'Hugo. Allons-y. Znaczy ja myślę, że teoretycznie tak, ale ja nie wierzę w to, że to wzięli od Buzz Battlefronta. Ja uważam, że ogólnie na przestrzeni czasów, bo goście, którzy są w Machine Games, oni pamiętają stare gry. A ja w Wolfie, w szczególności w The New Orderze, też czuję sporo takich wibracji mortyrowych. Weźmy nawet te roboty, czy ta taka technologia jakaś zaawansowana. No, pamiętajmy o tym, że w Wolfie 3D nie było tak naprawdę robotów, maszyn takich. Ze sztuczną inteligencją. Tego nie było. Takie coś było na przykład na Mortyrze w 2093 roku. Czy te pająki, ale nie było tego na... tak naprawdę na Wolfie 3D. Na Wolfie 3D były tylko kombinezony.
Ta mère devait tak, mam mechaniczne, tak? Suity, mech suit. Ale to nie były tak naprawdę roboty do końca w Wolfie tak naprawdę, czy te cały czas walczyliśmy z przeciwnikami tak naprawdę ludzkimi. Oczywiście byli ci z operacji Eisenfaust, byli ci kurwa tacy, co podnosili te ręce i strzelali z klatki piersiowej z czerwonymi oczami, ale to były takie bardziej, no, jakieś połączenie ciała, martwego ciała z jakimś takim z uzbrojeniem, tak? Chociaż wiadomo, no, może Machine Games wzięło to z Battlefront 2, ale wątpię. Ja uważam, że to jest bardziej... To znaczy... Bo oni musieli mieć, według mnie, oni tą całą fabułę przygotowali sobie już, jak tworzyli The New Ordera, czyli to był 2013 rok, 2012-13. Więc według mnie, dlatego uważam, że nie mogli tego wziąć od Battlefronta 2, bo już wtedy przygotowywali sobie to, musieli mieć przygotowany cały zarys fabularny, całej serii, od The New Ordera do... Nie rozumiem, dlaczego on kurwa polas. No ja wiem, no ale skądś to musi, znaczy, wiesz, mogli też wpaść na podobny pomysł, nie, wiadomo, nie. Ale uważam, że mimo wszystko, no, to nie zmienia faktu, że Polacy byli w tym pierwsi, tak, tu chodzi o to. Nawet jeżeli Szwedzi sami to wymyślili, a wiem, że i tak znali Mortyra, ponieważ pamiętaj o tym, że w tamtych czasach Mortyr był nawet bardzo popularny za granicą. Ja nawet widziałem na w brytyjskiej czy tam francuskiej telewizji, gdzie były kanały o grach, widziałem właśnie takie filmiki kiedyś z Mortyra, to w 2000 chyba roku, tak, jak ta gra się pojawiła już. I Mortyr był popularny, ale Mortyr był popularny, chociaż wiadomo, że był, wszyscy się śmiali, jaki Mortyr, jaki chujowy Mortyr, tak, ale i tak wszyscy w niego grali, ponieważ wtedy nie było takich gier na rynku. Nie było takich gier na rynku. Wolf na kontynuację Wolfa 3D, to ludzie czekali po prostu jak kurwa nie wiadomo na co. A tego nie było tak naprawdę, wiesz, Mortyr wyszedł w 7 lat po, ponad 7 lat po Wolfensteinie 3D. I w tamtym czasie jeszcze nie było wiadomo, że trwają, że będą jakiekolwiek prace nad Return to Castle Wolfensteinem. Pierwsze screeny w ogóle pojawiły się w 2000 roku z Return to Castle Wolfensteina, więc... Oczywiście ja nie twierdzę, że może go nie znali. Ja myślę, że go znali, bo dużo ludzi wtedy, mimo wszystko z tych osób, które w tamtych czasach, a oni grali w gry i te software, robili mody, przecież byli moderami. Podobno tak zaczynali tą karierę. Więc wydaje mi się, że ale ogólnie pojawienie się tych sterowców w tych grach, no to nie jest, wiesz... Tak czy owak, no, Polacy byli prekursorami w tej kwestii. No, wiele nawet nieważne, czy inne firmy, nieważne, czy inne firmy się wzorowały na tym, na Mortyrze, czy się nie wzorowały, tak czy owak jesteśmy pionierami i tego nam nie zabiorą, że my mieliśmy, a nasze pomysły pojawiły się przed innymi, no. Ale o tym się zapomina, ponieważ Mortyr został zdeptany, ale został zdeptany też i przez rodzimą tutaj grupę, no, ludzi. Chociaż w Secret Service dostał chyba 8, nie, nie 9, nie, chyba 8 na 10 w tamtym czasie. To jest jeszcze pire, co myślę. Tout est mort.
Les termes, ils sont où? Naśmiewano się, a to była bardzo ambitna gra, no mimo wszystko. Mais je sais. On va y arriver. To była mega ambitna gierka. Szczerze mówiąc, jakby mi ktoś wziął i zremasterował takiego Mortyra i wydał go nawet z tą samą grafiką, z jaką był, tylko tak, żeby działał normalnie na nowym systemie, to grałbym równo. To znaczy, wiesz co, ja ci powiem, Mikul, ja uznaję tylko Mortyra jedynkę, ja nie uznaję żadnego innego Mortyra. Fajnie mi się grało w tego niby Mortyra Operacja Storm. To był na silniku Fira, to był niby Mortyr 4, tak to wtedy pisano, ale dla mnie to nie jest żaden Mortyr. Mortyr to był tylko pierwszy, prawda? To był pierwszy. Już to, co było drugie, to nie był żaden Mortyr, no. Mortyr to było, nie wiem czy wiecie, Mortyr to było nawiązanie do głównej postaci, tak? Główna postać nazywała się Sebastian Mortyr. No i Mortyr to było, pochodziło od dwóch słów. Martyr, czyli męczennik, i Mortar, czyli moździerz. I sobie goście, którzy tworzyli Mortyra, wymyślili sobie takie słowo, nie? Połączenie męczennika z moździerzem i powstało. Nie wiem, i powstał Mortyr. Tego nie wiesz, no ktoś sobie pomyślał po prostu, tak sobie taki zatytuł zrobili. No i dali gościowi na nazwisko Sebastian Mortyr. Sebastian był po prostu gościem, który z jakimś ruchu oporu, który miał na celu... Był chyba synem jakiegoś tam profesora, pan Mortyra, który odkrył to, czy nawet być może pracował nad tym, nad tą maszyną, która pozwalała przenosić się w czasie. I dzięki temu naziści zdobyli technologię, którą wykorzystali w 1944 roku, żeby pozbyć się... Wykorzystali to, żeby po prostu, żeby przejąć kontrolę, tak? Żeby wygrać wojnę. Sprowadzić sobie technologię zaawansowaną. I tak to wyglądało. Wygrali, ale... Ale ze świata zrobili syf. Coś też nie powinno mieć miejsca w grze, żeby druga postać się wpierdalała nagle na szczur. Ale przynajmniej nie widać. Nie, Polanie też była fajna gierka. No tak, kiedyś gierkę potrafili zrobić w rok. Kiedyś studio, tak jak mówisz, które było ogarnięte, potrafiło grę zrobić w rok. To jest akurat prawda. Kiedyś gier nie robiło się, kurwa, 3 lata. I potrafiono robić naprawdę zajebiste gry. Tylko wiesz, to też wszystko zależy od tego, ile jesteś w stanie... Dlatego mnie rozśmiesza taka firma, no bo to wszystko zależy od tego, ile postaci chce zawrzeć w grze, jakiej wielkości ma być gra, ile lokacji i tak dalej, no. Kiedyś takiego Wiedźmina 3 nie było rady zrobić, no bo chyba trzeba by było... No do chuja. No, Earth, pamiętam jaka była sprawa, jak ten Earth 2140 się pojawił. I CD Action sobie, znaczy wszystkie te gazety polskie, magazyny o grach komputerowych się dogadały, że nie będą dawać tego jako gra
do gazety, nie? No i wszyscy się dogadali, a w pewnym momencie CD Action to wrzuciło. I praktycznie no wtedy CD Action zaczęło się tak pełną parą sprzedawać od tamtego momentu. Dali tego RTO 2140 i bardzo dużo kopii tych swoich magazynów marnych sprzedali. Ale później, ale tam ich chyba nawet podali do sądu, te inne czasopisma. No bo była umowa, że nikt nie wrzuca RTO 2140, nie? Coś takiego było, pamiętam. No, oni oczywiście nie twierdzą. Mortyr 2, na przykład w Mortyra 2 całkiem nieźle mi się swego czasu grało. Za pierwszym razem, jak z niego grałem, to trochę mi się nie podobał, ale później już było ok. Trójkę grałem. Jako gra nie była zła, ale... Shit. Polanie były zajebiste, stąd pomysł, kurwa, z krówkami był zajebiste. Musiałeś dawać krówki, musiałeś robić krówki i krówki jadły trawę. Szły i jadły trawę, tak surowce zdobywali, że krówka jadła trawę i dawała mleczko. Musiałeś mieć mleczko, żeby budować jedno i budynki. Ale no za fajny pomysł. Fajowy był, ale na przykład Polanie 2 były zajebista gra, była zajebiście profesjonalna, bardzo ładna była. Według mnie nawet w chwilę ładniejsza niż ten Warcraft 3 przereklamowany. Mnie się osobiście Polanie 2 bardziej podobały od Warcrafta 3. Co? Polanie to też, Polanie były jak pierwszy Warcraft z taką grafiką. No i one wyszły w tym samym czasie tak naprawdę, więc jeszcze Polacy nie zrobili niczego, o co wyglądało chujowo. Po prostu zrobili to tą samą technologią, co pierwszy Warcraft. Ale ten pierwsza była po prostu w klimacie... pierwsze Polanie były w klimacie właśnie starej baśni. Wiem, wiem. Polanie były w klimacie właśnie starej baśni. Coś. Fajna była ta strategia. Pierdolę, stanie i zasłania wszystko. C'est bon. C'est pas vrai. Regarde ça. On dirait une rivière. Une rivière de rats. C'est le seul chemin vers les termes. Attends, le chariot. On allume le feu et on le pousse. Non. Je l'allume et toi tu le pousses. Non. Quoi? Moi tout seul? Tu as vu ce qui s'est passé tout à l'heure? Tu crois qu'ils vont nous laisser passer comme ça? Allez Lucas, on y va. Advienne que pourra. Hi Tom. C'est le pire chez lui. Lopie francuski. Allez, juste un effort. Juste un effort. Dobra Dartor, dzięki żeś wpadł. Ja to tylko dokończę tutaj tak naprawdę i też już kończę. Muszę tylko dojść do checkpointa i... Dzięki, że wpadłeś dzisiaj i ten. I zapraszam cię kiedy? Na sobotę. Na sobotę. Do soboty. Mam nadzieję, że... Wszystko... Okej. Okay. Mnie to wkurwia. C'est bon. C'est pas vrai. Regarde ça. On dirait une rivière. Une rivière de rats. C'est le seul chemin vers les fermes. Attends, le chariot. Allume le feu et on le pousse et... Non. Je l'allume et toi tu le pousses. Hein? Quoi? Moi tout seul? Tu as vu ce qui s'est passé tout à l'heure? Hi, tu crois qu'il va se passer comme ça? Allez Lucas, on y va.
Advienne que pourra. No, ale tak jak mówię, mortyrek zacny. Zacny. Ale, juste un effort. Juste un effort. Polacy robili pełno dobrych gier. No, pamiętam, że ten pył był. Nie było to nie wiadomo co. Był taki FPS, pył. Ale według mnie, no, nie było to jakieś super mega tragiczne. No, grało się całkiem. Całkiem okej. Okay. Dobra ludzie, wiecie co? Na razie, bo coś mi się tutaj wyłączyło przez chwilę, telewizor mi się wyłączył. Tak czy owak, dzięki za to, żeście wpadli. I zrobimy sobie to, od jutro sobie to skończymy. Tak czy owak, dzięki, żeście wpadli i, znaczy nie jutro, w sobotę, nie? W sobotę będziemy sobie grać ponownie. A więc bywajcie.